Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: skoro wysiedli z łodzi, zaraz go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. Próbowałem sobie dzisiaj wyobrazić tę Ewangelię. Co to było? Jak oni się musieli czuć? Co musieli zrobić, żeby spotkać się z Jezusem? Przecież Jezus nie umawiał się z nimi pod jakąś tam górą, czy przy jakimś stawie, czy przy jakimś znaku. Słuchajcie, o tej porze będę czekał, przyjdźcie. Nie, Jezus wędrował i nikt nie wiedział, gdzie On pójdzie. On miał swoje życie. Modlił się i Ojciec mu mówił, i pójdź tam, i szedł. I wszyscy ci, którzy chcieli się z Nim spotkać, musieli Go szukać. I Go szukali. I zobaczcie, jak Go szukali. Szukali Go skutecznie. Na pewno wiele musieli poświęcić, żeby Go znaleźć. Wiele, wiele trudu. I każdy, który się Go dotknął, został uzdrowiony. Oprócz tych, którzy się Go nie dotykali. No bo byli ludzie, którzy nie chcieli się Go dotknąć. Byli ludzie, którzy nie chcieli zostawić swoich domów, zostawić swojej pracy i pójść do Jezusa, żeby się Go dotknąć, żeby doświadczyć uzdrowienia. Było wielu ludzi, którzy w ogóle nie wierzyli w to. I wyobraź sobie, że dzisiaj słyszysz, że Jezus uzdrawia. Co robisz? Zostawiasz pracę, wybiegasz, biegniesz do tego kościoła, w którym Jezus uzdrawia i z wiarą dotykasz się Go i jesteś uzdrowiony? No, z tym może być problem. Ale Jezus jest ten sam w każdym kościele. W każdym kościele jest Jezus. Nie ma kościoła, w którym by nie było Jezusa. Nie znam takich kościołów, w którym nie byłoby Jezusa. On jest ukryty tam, w tabernakulum. I czasami księża Go wystawiają, jest adoracja i każdy może się Go dotknąć. Jeśli nie dotknąć fizycznie, to dotknąć duchowo. Przez wiarę. Jezu, przychodzę do Ciebie, uzdrów mnie. Byłem dzisiaj na adoracji, było tylko 3-4 osoby. Akurat w tym momencie, kiedy ja byłem. Dlaczego? Być może wszyscy są zdrowi. A być może ludzie nie mają czasu. Albo nie wierzą w to, że to się sprawdza, że to jest prawdziwe, że to świadectwo, które dzisiaj czytamy w Ewangelii, jest prawdziwe. Ono jest prawdziwe. I nie dotyczy tylko tych odległych czasów, sprzed 2000 lat, że Jezus uzdrawiał. Jezus chce uzdrawiać także dzisiaj. Tylko czy ja poświęcę czas na to, żeby Go znaleźć, żeby być blisko Niego? Dzisiaj, kiedy nagrywam ten filmik, jest niedziela, byłem na mszy, poszedłem na mszę i przyjąłem Go w Najświętszym Sakramencie. W momencie, kiedy Go przyjąłem, to uświadomiłem sobie, że On jest we mnie. Ten Jezus, którego tamci ludzie szukali i dotykali się Go. I każdy, który się Go dotknął, był uzdrawiany, więc ja Go dotykam, On jest we mnie. Wow! Bóg jest we mnie, chodzę w chwale Bożej. Kiedy czytamy dzisiejsze pierwsze czytanie, to możemy zobaczyć, że kiedy przynieśli Arkę Przymierza do świątyni, to całą świątynię wypełniła chwała Boża. Tak, że kapłani nie mogli w tamtym miejscu przebywać, musieli wyjść. Oni nie mogli dotykać chwały Bożej, nie mogli w niej stać, ponieważ za chwilę by umarli. Zobaczcie, co zrobił dla nas Jezus. Przez tą śmierć, mękę i zmartwychwstanie. On sprawił, że my możemy się Go dotykać. Każdy człowiek, który dotknąłby się Arki Przymierza, zginąłby. Wiemy już o tym, co stało się z Uzą. Dotknął niechcący Arki Przymierza i zginął. A my możemy dzisiaj dotykać każdego dnia Jezusa, tego samego Jezusa, który 2000 lat temu uzdrawiał przez dotyk. Każdy, który się Go dotknął, był uzdrawiany.
nie tylko fizycznie, ale i duchowo, był przemieniany. Chcesz przemiany? Naprawdę chcesz? I wierzysz w to, że Bóg jest w stanie cię dotknąć? Jeśli cię dotknie, to wszystko się przemieni w twoim życiu? To zrób to, co ci ludzie. Idź do kościoła i dotknij się Jezusa. Przygotuj się do Eucharystii przez spowiedź i dotknij się Go jako czysty człowiek. Przez to, co On za ciebie wycierpiał, za ciebie, za mnie i zmartwychwstał. On żyje i On jest w każdym kościele. Więc jeśli na poważnie weźmiemy dzisiejsze słowa, ale tak na poważnie, z wiarą, to dzisiaj naprawdę powinno być ogromnie masa uzdrowień. I czekam na te wszystkie świadectwa, tych wszystkich doświadczeń, jeśli oczywiście weźmiesz to słowo na serio i pójdziesz do Jezusa, żeby się Go dotknąć przez wiarę. Gwarantowane natychmiastowe uzdrowienie, jeśli weźmiesz to słowo na poważnie, z wiarą do tego podejdziesz. Zobaczcie, mam teraz takie przekonanie, ono już chodzi ze mną cały dzień, więc jestem przekonany, że Bóg daje mi to przekonanie. Bóg chce dzisiaj leczyć kogoś, kto ma nerki chore. I w tym momencie właśnie doświadczasz takiego ciepła z tyłu, tam gdzie są nerki. To jest dla ciebie znak, że On chce dotykać twojego zdrowia i chce dotykać twoich nerek. Nie wiem, ile to będzie osób. Wiem, że mam to powiedzieć po prostu i to mówię, bo dzisiaj to za mną cały dzień chodzi. Kiedy byłem na adoracji, właśnie miałem takie doświadczenie, że Bóg chce kogoś uzdrawiać. I jeszcze jedno. Bóg chce uzdrawiać też czyjegoś nosa. Kolejny raz mam takie przeświadczenie, że chce dotykać czyjegoś nosa. Więc co zrobić dzisiaj? Dzisiaj znaleźć czas na to, żeby spotkać się z tym Jezusem. Naśladować tych wszystkich ludzi, którzy zostawili swoje życie i poszli szukać Jezusa. Bo wierzyli w to, że jeśli Go znajdą, jeśli dotkną Jego szat, to będą uzdrowieni. Życzę ci takiej wiary. Jeśli nie masz wiary, to módl się o wiarę i szukaj Jezusa w pobliżu. On gdzieś tam jest, gdzieś jest schowany. Po prostu szukaj Jezusa. A teraz rozwiązanie konkursu. Dzisiejszą nagrodą jest książka Magdaleny Plucner, Najlepsza towarzyszka Ezerknegdo, a powędruje do Stasi. Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt, abyśmy mogli wysłać nagrodę. A dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Ile listów napisał święty Piotr? Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.